Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Tak, jest taki bardzo dobry fundusz, bardzo dobry dlatego, że ostatnio otrzymaliśmy z niego sporo środków na remont ulicy Długiej w Słowatyczach. Jest to ponad kilometr długości, czyli ulica Długa jest dosyć długa. Mieszka tam naprawdę sporo mieszkańców. Otrzymaliśmy łącznie ponad 406 tysięcy złotych, czyli 50% wartości tego remontu. Całość inwestycji jest o wartości około 813 tysięcy złotych. Już w tej chwili ogłosiliśmy przetarg, także myślę, że gdzieś pod koniec czerwca zostanie podpisana umowa z wykonawcą, rozpoczną się roboty, tak żeby do końca wakacji to zrealizować. Na czym będą polegały, jaki będzie zakres? No przede wszystkim na tej ulicy jest bardzo dużo takich, można powiedzieć, zapadlisk, czy zaniżeń, po kanalizacji, po wodzie, wystające studzienki, to trzeba będzie wszystko zerwać, wyrównać i oczywiście położyć nowy asfalt. Chodnik? Tutaj chodnika nie będzie, dlatego że szerokość tej ulicy nie pozwala na to. To jest uliczka taka, można powiedzieć, osiedlowa, bardzo wąska, więc tutaj po prostu chodnik się nie zmieści, ale wydaje mi się, że jeżeli będzie równa nawierzchnia, to bezpieczeństwo mieszkańców w sposób znaczący się poprawi. Poprzednie lata to również inwestycje w ulicę w Słowatyczach. Z ulicą Długą będzie to już całkiem spora lista. Zostaną jeszcze jakieś takie, które rzeczywiście wójtowi spędzają sens z oczu? O, takich ulic czy dróg jest bardzo dużo w gminie. Niestety, mówię o Słowatyczach teraz. W Słowatyczach też jeszcze jest kilka takich dróg, które naprawdę wymagają czy to remontu, czy tak naprawdę budowy od podstaw.